raczej zawróć. Raczej nadłuż, pane staj. Choćby ziom cię spalił, wiatr oślepił. Przed tą karczmą nie zawracaj sam. Nie pij, moja miła, nie pij. Tymi słowami z pięknego wiersza Jerzego Liberta z okresu międzywojennego, a pieśń przepięknie śpiewa krakowski bard Leszek Długosz, można sobie też słuchać, pragnę przywitać was bardzo serdecznie w Jurkowskiej Karczmie. Tytuł tego wiersza, pieśni Leszka Długosza, to jest właśnie Jurkowska Karczma. Była taka karczma w Jurkowie, w centrum wsi i nie tylko zapisała się w poezji, ale również i w malarstwie. W 1968 roku przyjechał w podróż poślubną do Jurkowa Edward Dwórnik, znany krakowski grafik, i mieszkając u Starmagli z balkonu malował właśnie tą naszą jurkowską karczmę. Niestety tej starej karczmy już nie ma. W tej chwili jest sklep Gama na tym miejscu. Ale historia, pamięć o naszej karczmie pozostała. My dzisiaj zapraszamy państwa do nowej karczmy na Polanie Podokólnej, na stacji naszej Jurkowski. I będzie to widowisko w jurkowskiej karczmie. Zaprezentujemy państwu bogaty folklor Spisza. Jak żyję już trochę na tym Spiszu, to takiej imprezy jeszcze nie było, żeby w jednym miejscu zaprezentował się praktycznie cały Spisz. 8 wsi, zespoły z 8 wsi, mieszkańcy 8 wsi, zaprezentują i stroje, muzykę i tańce. My oczywiście przeniesiemy się w lata międzywojenne, wtedy jak młodzi chyba nie zrozumieją tego, ale nie było ani telewizora, ani internetu, ani komórek. Ludzie szukali wspólnych zabaw na ogół w karczmie, wystarczyła im wspólne posiady, muzyka, taniec i zabawa. I tak dzisiaj będziemy się w jurkowskiej karczmie bawić. Na ogół rządził w karczmie karczmarz, ale jak miał rezolutną karczmarkę, to ona przejmowała władzę nad karczmą i nad karczmarzem, a może i nad wszystkimi chłopami. My dzisiaj też będziemy mieli taką karczmarkę. Tu jest Marysia, która jest... Nie, na razie pani Marysia, która jest pomysłodawcą. No i może parę słów o tym, co zobaczymy dziś, a potem będziemy tutaj. Ja tam dużo wrażliwe, bo wiecie co, nie dosyć zaprawię. Mnie oślepła, to jest semienika, bo boli na to dziecko. No zima jest, różne się przypadki zdarzają, no i mnie to się też tak przyprawiło. No ale postaram się coś powiedzieć i zaśpiewać dysk. A jak nie, ją to Dominika, moja córka. I to było spiknie dzisiaj, sobotni wieczór w karczmie Jurkowskiej. Pod ogólnym odpowiedzią. Witam z całego Spisza, ale nie tylko Spisza, ale i gości z różnych stron Polski, a i też świata, bo mi słyszała, za to w różnych językach gadają. Słyszałam to z po słowiańsku i po czesku gadają. Jest jakimś językiem, co nie zrozumiałam. Tak za Witam Siedźkiem tutaj w Jurkowie. A chciałam też przywitać tych nas gości, co tu przyszli. Edek Tybor z małżonką Przysę. Witam Edeknie, prezes Banku Tartaria. Pan Jan Buc z Czornej Góry, ale jest z Związku Polskiego Spisza. Witam panią skarbnik Nowy Targ, bardzo nam miło, że przyjechała. Pani Katarzyna Bryja. Naser, robię panie z kółka artystycznego, gdzie z nimi maluję z Łopusznej. I pani prezes Związku Podhala z Łopusznej. Bardzo się cieszę, że zaszczytną zaszczyt się naszą obecnością. Czekamy jeszcze na rozmów innych gości. Mam nadzieję, że dotrą, żeby widzieli, co my tutaj chcemy dzisiaj pokazać, co my przygotowali, nie imię tanecznie, ale i nasze panie z koła gospodyń jednego i drugiego z Czornej Góry i z Dużdyna, także smacznie i niebo dla podniebienia. Jakbyście widzieli tamok, to są różne cary, także będziecie mogli spróbować.
No i witamy oczywiście gospodarza tej karczmy, naszego prezesa Józefa Milana Modłę. Bardzo serdecznie go witamy, że udostępnił nam tą karczmę, chociaż jest w pełni sezon. No i przede wszystkim witamy tam już przygotowanych członków zespołu, a tak jak już powiedziałem, z 8 wsi będą reprezentanci. Zespół Czardasz z Niedzicy, Spiszacy z Łapsznicy, Bystry Potok z Kaczwina, Zielony Jawor z Kręba, Honaj z Dursztyna i koło gospodyń tam bije brawo. Frydmanianie z Frydmana, gospodarze, grupa Spiska z Jurgowa. I jeszcze raz pozwolicie, że przywitam jako gospodarz koło gospodyń wiejskich z Czarnej Góry i koło gospodyń z Dursztyna. Będę ich witał, bo tam zawsze można coś jeszcze skropnąć tam do jedzenia. Jeszcze chciałam bardzo podziękować i Krzysztofowi Kamińskiemu z małżonką z portalu Skarbej Góry, bo oni zawsze są, jak robimy jakieś imprezy i jako patronat medialny i Radio Alex i pan tutaj Kultura Podhala dzisiaj przestał nas nagrywać. To jest bardzo nam miło i cieszymy się, że chcieli nas i troseczkę ponagrywać i rozpromować, żeby ta kultura śpisko posła dalej w siebie. Zanim rozpoczniemy te nasze posiady w Jurgowskiej Karczmie, to chcę jeszcze poinformować, żeby przyglądać się, słuchać uważnie. Bo tu w kapasę mam, jak pokażę, mam 3 karnety całodobowe na naszą stację i będzie taki malutki konkurs, kto będzie uważnie oglądał, nie będzie miał żadnego problemu, żeby w tym konkursie wygrać. To proszę się przygotować i po występach ogłosimy ten króciutki, malutki konkurs, tak? Przyzierajcie się, jakie w strojach tańcują i baby, i chłopy, co mają na głowie, co mają na nogach, co mają na życie ubrane, bo to wszystko jest własne w tym konkursie. Tak jest, to potwierdzam. Jury będzie dwuosobowe, pani Marysia i ją. No to nie pozostaje nic innego, jak zaprosić. Ja oddaję głos i jako rządzenie w karczmie Sylwii, to jest Jagnieszka w roli Jagnieszki karczmarki z Dursztyna, co się wydała do Jurgowa rzekomo. Życzymy miłego oglądania. Tak 5 na 10. To są rozmiary. Ale jak się tu krasy powiedzą, koszty?
Dominicko zaśpiewał 70 sukien białe. Dobra? Co to było? 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 Co to
Słuchajcie, tańcu masz nie dobrane, bo mnie strasznie. Zapytać na wesele. Misja i kawaler. Razem muzyka przyszła do ziemi, kozali obyć paradny strój. Po to ci na komplet wyrysował, co miał rysować? Ty pujo, tu jeden ty! Patrzę, jak byś odnażnęła tą wąskę przyjmą. To nie ją, ty on nie jestem, będzie on zgaszł. I on ci do mnie pujo, tu jeden. Ciotko, daj się ze mną spokój. Nie chcę z nami zapytać, jak jest przyseł. O tym wam pomocę. Wyś na to piękno, paradno. Muzykanci zagrożę mi starą babę. Yeah!
Sylwii chcemy przyjąć. Jak to ten nasz wójt się tam? Jak to ten wójt? Jasiek. Wójt Jasiek. Na pewno już teraz będzie wiedział, że pan... Chodź nie zrobić. Hej. Po asfalcie. Dobra. Słuchajcie. Wy, pasanie, ja tak słyszała, że wy to śmiecham, to dobrze to... Wagen stoi taki biedny. No nie, nie, bo ale się skoczył. A ty mnie cię złożył. No mnie poczekaj. Zagrać cię z Lombardzyka.
Tańczycie teraz i z nami? Zatańczymy! No to muzykanci! Wiecie co robić!
tą świerką, nie! Stop! Ej, proszę się Jurgowskiej karczmie za to, żeście przyszli i na próby chodzili do Krympów.
zeszliśmy się, żeby to wszystko przygotować. Wiadomo, że każdy ma dużo swoich obowiązków, ale udało się nam raz, drugi raz zejść, trzeci raz tutok. I chciałabym podziękować takimi aniołami śpiskimi, albo można powiedzieć noworocznymi, namalowała w każdemu. I tak to rozpytam zespół, pocie tutok. Niebieskie deseczki, zielonka, o, zespół Czardasz z Niedzicy. Mamy dla nich anioła, ale mamy też jeszcze płytę z łyńskiego roku, z naszej tutaj tej karczmy, co by na górze mieli piętro wyżej i tu macie takiego anioła namalowała dla was. Także bardzo dziękuję wszystkim. Będę się cały was powiem, dobra? Zespół Wyspy Potok z Kacwina, pytamy pięknie. Zapraszamy Kacwin, chodźcie siedźka. Anioł noworocny, macie tu pięknie. I płytkę z łyńskiego roku. Zabyście pamiętali, jak to łyńskiego roku było. Dziękujemy bardzo za szczęście. Zespół Hona i Zdusztyna, pytamy pięknie. W tamtym roku nie byli, ale w tym roku przyszli, a tym wasz pięknie. Dziękujemy. Nie wiem, czy te płytkę nie było z łyńskiego roku, ale możecie, proszę bardzo. Dziękujemy bardzo. Zespół, który to jest? Z Fredmania, nie z Fredmana. Widzicie ją sklerozę trochę. Już lata postępują. Chodźcie Fredmania, nie z Fredmana. Zespół Zielony Jawor z Krypów. Kogo jest? Spiszacy jest, dobra? Zielony Jawor, pocie. Zielony. Chodźcie. No wychodźcie stąd, żeście się zaplinowali. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I płytka z łyńskiego roku. Spiszacy z Łabrz Niżnych, pocie kunom. Proszę bardzo. Zielony. Proszę bardzo, z łyńskiego roku. No i gazdowie, czyli gospodarze z Jurgowa, pytamy pięknie. Gdzie ten tutaj zatraceniec, jeśli ktoś się potraci? Proszę bardzo, tu macie. Jurgowie, nie pocie. Aniołka, dziękujemy bardzo. I tutaj jest z łyńskiego roku. To jest dla zespołów. Teraz pytamy pięknie z koła gospodyń z Dusztyna i z Czornej Góry. Bawy nas, fajne, co nam przygotowały jadło. Chyba cię tutaj... No, albo przedstawiciele dwie, bo nie wiem, czy się wszystkie zmieścicie. Potem jak będziecie tańcować, to wszystkie bocie. Kasia i z Czornej Góry były łyńskiego roku i są tego roku. Mamy płytkę, proszę bardzo. A z Dusztyna dziewczyn to tak zrobili, że jak widzę się spytać, przyjdą, to od razu, nie było. Nie było, z podlogami. Do tańca, do dobrze. Bardzo dziękuję. Chciałam jeszcze serdecznie podziękować gazdom tylko dzisiejszego tego obiektu. Pan Józef Młodła jest tu dziś cinema, bo by chciała mu tutaj ty zwrócić takiego anioła. Nie ma go, stracił się, ale my go tam idziemy. Przewodniczący rady, to on miał dziś inną funkcję. Proszę bardzo, Józuś, pójdź tu na środek. Do ciebie też mamy anioła, proszę bardzo, takiego bieławego. Bieławy to jest niebieski, jakby ktoś nie wiedział na śpis. Nie jurgowski, ale jurgowskie też mamy. I jeszcze chciała podziękować bardzo Krzyśkowi ze Skarbów Gór, pójdź, bo ty zawsze się znalazł. No pójdź, wyjdź tam z tamtela. Proszę państwa, kończy się to wspaniałe wydarzenie w jurgowskiej karczmie z pięknymi tańcami, śpiewami i takimi zwyczajami związanymi z pobytem w karczmie. Jeśli ktoś z państwa dotrwał do końca, chociaż wątpię, bo przy tak kiepskiej intensywności internetu, no niestety nie udało nam się tej transmisji zrealizować tak, jakbyśmy chcieli. Ale jeśli ktoś z państwa dotrwał, to zajrzyjcie na naszego Facebooka za jakiś czas. Tam będzie retransmisja już w bardzo dobrej jakości. Życzymy bardzo dobrego wieczoru. Żegnamy się. Nie ma pana.
Joseph, a moment do niego jest atomu wręczone, znajdę go. I jeszcze chciała wręczyć takiego śpiskiego już anioła, bo on jest nie ze śpisa, to jeden pan, co się tymi zajmuje, takimi przełącznikami tam i na zot, czyli Adamowi Warasowi, bo u niego tezmy nagrywali. Dziękujemy bardzo. Komu jeszcze nie podziękowała? Ja wiem, komu nie podziękowała, ale to jest tak, dziękuję, wiecie, tak z nawiązką, bo to jest taki pan, co kasę trzymie. Powiedz za to, tak? Patrz, to tamtego roku nas wspomógł i te koszulki, co my mieli, to nam Daniel Młynarczyk wydrukował, ale zapłacił nam ten tu pan. A teraz pewnie ty jeszcze pytasz, to nie, no tak zadam mu ten anioł. Jurkowskiego anioła. Bo on Jurkowią, nie? No, bardzo dziękujemy. O, coś się tam zwaliło. To co, na koniec jeszcze zaśpiewamy cosik? Szanowni Państwo, teraz ja będę po paniu Atymu. Chciałam tutaj kilka słów powiedzieć, bo gdyby nie anioł, który maluje te piękne anioły, nie byłoby całego tutaj tego przedsięwzięcia. Mam ogromny zaszczyt przedstawić Państwu człowieka wybitnego, człowieka, który potrafi złączyć wszystkich w jedno, który zawsze twierdzi, że spisz to potęga i trzeba o tę potęgę dbać, trzeba rozwijać i jestem naprawdę ogromnie wdzięczna, że na mojej drodze pojawia się pani Marysia ze swoim warsztatem i bardzo, bardzo chciałabym teraz pani pogratulować za to, że pani się tego nie wstydzi i nas wszystkich zaraża swoją pasją. I ja proponuję, abyśmy wszyscy jednym głosem zaśpiewali pani Marysi gromkie 100 lat. To 100 lat, to jeszcze chciała, bo to ale urodziny ma nas Wojtek z kapeli i tego Wojtek, Mogosia, Grzesiek, mój zięć, tu jest dzisiaj Gdalo, jubilatów, laureatów i w ogóle, ale chciałam jeszcze powiedzieć o tym spisiu. Jego Wojtek Kudyba to przyjął z Warszawy, zapewne pooglądać, a on też tańcował tutaj ze spiskiem w Jaworze, hej? Jawor zespół uniwersytecki z Lublina i tam też mają ten ze spiskiem, ja mam przyjemność z nimi tam pracować i robić te nasy ciarda, się polki i obertan. Ale jak już tak, to może być i bez akompaniamentu, może być z akompaniamentem dla Wojtka, dla Gosi, dla Grześka. Kto jest samo urodziny? Zgłosać się. Agnieszki, jakie są Agnieszki? Agnieszka to na samo, ty z boju 21. Agnieszki, kto ma jeszcze? Dźwiga ręce do góry. O, tu to jest pan, ty z mo. Proszę, urodziny. No to śpiewamy. 100 lat, 100 lat, 100 lat. Podskoczę tam pomalowanego śpiskiego na stole, bo zaszczycił nas naszą obecnością swoją pan Jan Butz, ale i pani z radia Aleks, gdzie jest ta była dzieci. I w tamtym roku wysyłaliśmy podziękowania na grupówki 12 acji, jakoś ich tam obracało się. No. Wojtek jeździł roz, drugi roz, zaparte było. Bytumę nie ma, no to my myśleli, że tam zlikwidowali siedzibę, ale dziś pani sama przysła i bardzo dziękujemy, żeście głosili o nas w radiu i że nie, no tu to wiedzą w Jurgowie i w okolicach, ale jest troszkę dalej. Także jestem mamy jednego aniołka. Jednego aniołka do pana Jaśka. Ale żebyście dobrze o nas napisali. I tego dużego fioletowego dla pani z radia Aleks. Jak pięknie tańczycie i śpiewacie. Bardzo dziękuję. No to teraz jest kapela. Ale nie najważniejszego nie.
sztos, tego my nie powiedzieli. Kapęś, śpisko kompanio. Sieczka do kupy. Sylwek największy i największy instrument to jest... Proszę bez... Kontrabas u nas na Szpisusie gotów bas. W tej części Spisza, gdzie my mieszkamy, tak zwanej węgierskiej części, tam był kontrabas. A tu to w Jurgowie w Czornogórze były małe basy czy struny. On gra na kontrabasie. Wojta gra na cymbałach węgierskich, ale tutaj pan Kałaf od Czornogóry grał też na cymbałach i są zdjęcia. Te cymbały są w Muzeum w Szydłowcu, Muzeum Instrumentów Muzycznych. Takie cymbały stołowe, mniejsze, trochę typu rzeszowskie. To gra Wojtek, ten tutaj w drugim miejscu. Ten, co ma urodziny. Igor Skrzypaszek, Jurgowion, gra drugie skrzypce, widział rozpoczynamy sektu. Paweł Gacek, my go zaanektowali tak samo jak i Wojtka, tak jak... Ale my go tak zaanektowali tutaj na Spisz, a on już rok grał spiskie melodie, będąc w Warszawie, ale nie i o Warszawie, bo tam z Wojtkiem Łukaszem i z różnymi ekipami. Także on i Wojtek Śliwiński mają przestrzeń czardaszową w sercu i lubią grać, nie? Tak. I Dominika grała prym, no idzie tam ku niemu. Lena będzie zgrała, jak będzie miała wieźle. Na razie minus. Dominika Trybuła, prywatnie moja córka, także pięciu. Wszystko tylko na ale śpisko kompania, bo to jest i dla Marysi, i dla Dominiki prezent za tą całą robotę, za jej całe, co z tym pomocą pilnuje Dominika, córka Marysi. Tak proponuję teraz. Jak żeśmy się już zebrali przedstawiciele całego Śpisa, 8 wsi, no to zróbmy sobie to zdjęcie takie fajne, tu jest to dość dużo aparatu, tak, no żeby się tak ustawić, żeby każdy głowę miał na wierzch. No na scenie tam możecie się stawić.